W niedzielę 10 stycznia po raz 24 gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na terenie całego powiatu kozienickiego kwestowało od godzin porannych ponad 140 wolontariuszy. Pieniądze zbierane były przez 3 sztaby w Kozienicach, Garbatce Letnisko i w Ursynowie w gminie Głowaczów. Przemieszczając się po terenie powiatu, wszędzie można było spotkać młode osoby z puszkami i identyfikatorami. Widzę, że tutaj kwestia na całego przed Kościołem Świętego Krzyża. Powiedz, jak zachowują się mieszkańcy? Czy chętnie wrzucają, czy przechodzą obojętnie? Mieszkańcy są podzieleni tak pół na pół. Część bardzo chętnie daje, a część właśnie nie chce dać, a wręcz nawet niektórych prosi, żeby nie dawali. Aha, w ten sposób, tak? Dobrze, a powiedz mi, wolontariusz czym się wyróżnia spośród... Co powinien mieć wolontariusz, taki prawdziwy wolontariusz, który zbiera podczas dzisiejszego finału? Powiedz mi, w co jesteś wyposażona? Powinien mieć puszkę, na pewno identyfikator, przypięty w dość widocznym miejscu i na pewno też powinien być ciepło ubrany, bo dzisiaj duży mróz jest. No i chyba tyle wystarczy i jakieś dobre chęci. Dobre chęci. Ty dobre chęci masz. Dlaczego się zdecydowałaś wziąć udział w tym finale, zostać wolontariuszką? Żeby pomóc komuś, bo można pomóc dzieciom, bo jest zbierany na pediatrię, oraz starszym osobom, żeby godnie mogły mieć zapewnioną opiekę. Jak co roku w kwestowanie oprócz młodzieży włączyło się także Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Członkowie stowarzyszenia prowadzili zbiórkę m.in. na Targowicy Miejskiej. Zapraszamy na orkiestrę. Dobry. Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ponownie się spotykamy, ponownie kwestujecie, bierzecie udział. Powiedzcie, jaki jest odzew wśród społeczeństwa, bo widzę, że w tym roku targiem zawładnęliście. No tak, w tym roku na targowisku kozienickim ludzie, dosyć dobry jest odzew, dają, oczywiście wrzucają pieniążki. I zachęcają innych też. My dzisiaj, tak jak co roku, rozdajemy również kalendarze za darmo naszego stowarzyszenia, także dodatkowo każdy, kto wrzuci jakiś grosz, pieniążki, także otrzymuje oprócz serduszka orkiestry także nasz kalendarz. No i myślę, że to dodatkowo jakby zachęca ludzi do tego, żeby wsparli orkiestrę i tegoroczne cele, czyli najmłodszych i seniorów. Widzę, że dwa rodzaje mundurowania dzisiaj na Was. Powiedz nam pokrótce, z jakiego okresu te mundury pochodzą. No dzisiaj jesteśmy w mundurach Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej oraz Legiony Polskie, czyli lata 1914-1915. Te niebieskie to Legiony Polskie, no a zielone oczywiście Wojsko Polskie przedwojenne. I na zakończenie potrząśnij tą puszeczką, zobaczymy jak Wam... No jest dosyć dużo, niedługo się zapełni całkiem. Rekord będzie. Chyba będzie rekord, liczymy na rekord, tak. Widziałam, że przed chwilą Pani wsparła tą szczytną akcję. I właśnie, i czy co roku i dlaczego? My co roku oczywiście, przede wszystkim dlatego, że to jednak służy również i nam. W tym roku wiemy, że wcześniaki, mamy dwójkę dzieci, więc bardzo chętnie wspieramy akcję. Jesteśmy na tyle już duzi, że tak naprawdę od samego początku. Nad bezpiecznym przebiegiem całego finału czuwała kozienicka policja. Kozienicy policjanci przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo osób kwestujących i rzeczywiście tylko głównie na tym dzisiaj ta praca się będzie skupiała, żeby ta kwesta przebiegała w sposób prawidłowy, bez żadnych zakłóceń. Odbyło się szkolenie z naszej strony dla wszystkich wolontariuszy w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kozienicach, gdzie funkcjonariusze przekazali takie podstawowe informacje, czyli jak bezpiecznie kwestować dla tych osób młodych, które co roku te pieniążki zbierają. I tak jak wspomniałam, ta praca nasza dzisiaj skupia się na tym bezpieczeństwie, ale też nasza praca dzisiaj jest skierowana też jest do osób starszych, tak, żeby podczas tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też promować bezpieczeństwo osób starszych. Wiemy, że te wyłudzenia na wnuczka, na te różne metody, które przestępcy stosują, no coraz to są nowsze i ciekawsze, więc my też chcemy te osoby starsze uczulać, żeby bezpiecznie tymi swoimi pieniążkami zarządzać. Także nasza praca przede wszystkim bezpieczeństwo kwestujących, ale też bezpieczeństwo osób starszych. Pełna mobilizacja od godzin porannych także trwała w Kozienickim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak co roku mieścił się w Ogrodzie Jordanowskim.
Po zakończeniu zbiórki chętni wolontariusze, w tym także ci, którzy zebrali najwięcej, pojechali do Warszawy do Jurka Owsiaka. Do grania podczas 24 finału w Kozienicach przyłączył się także klub Foremka oraz piłkarze. W sobotę wszystkie panie, które odwiedziły klub aktywnej kobiety Foremka, zamiast płacić za zajęcia, mogły wspomóc orkiestrę. Foremka już tak po raz drugi wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku konwencja jest taka, że przekazujemy nasze zajęcia, łącznie 4, do wykorzystania dla klientek bezpłatnie. Klientki wchodzą na zajęcia, mogą się świetnie z nami bawić, spalać mnóstwo kalorii, a przy tym wrzucić parę groszy do puszki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz drugi do grania przyłączyli się także piłkarze. Na parkiecie hali sportowej rywalizowało 5 zespołów z Kozienic, Stanisławic i Świerży Górnych. Zebraną kwotę kapitanowie przekazali do puszki jednej z wolontariuszek. Dla my tutaj, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ też chcemy pomóc Jurkowi Owsiakowi i każdemu potrzebującemu dziecku. Tutaj my wszyscy, Energia Kozienice Juniorzy, KP Stanisławice oraz Świerże Górne, zebraliśmy się po to, żeby każdy z nas dołożył właśnie tą skromną złotówkę, ale i nawet więcej, żeby dzieci, które są jak najbardziej potrzebujące, miały to, czego im potrzeba, czyli cały sprzęt, który jest zakupywany do szpitali. W przerwach między spotkaniami na parkiecie występowały cheerleaderki z ogrodu Jordanowskiego. Zbiórki uliczne, licytacje i występy artystyczne zorganizowały także dwa pozostałe sztaby działające na terenie powiatu, w Garbatce Letnisko i w Ursynowie, gmina Głowaczów. W Kozienicach udało się zebrać rekordową kwotę 42 531 zł i 84 grosze. Liczenie trwa w sztabach w Garbatce Letnisko i w Ursynowie w gminie Głowaczów.